Hej, cześć, witajcie, jestem Pandora. Macie zapraszam Was na kolejny odcinek z restauracjami. A dzisiaj restauracja Wagon w Evergreen Harbor. A tak formalnie to restauracja dwa wagony, ale wiemy o co chodzi. W Evergreen zrobiłam już trzy restauracje. Z tego co pamiętam, był taki kontenerowy pseudo Starbucks. Była restauracja z domem i była restauracja, stacja. Stację już zrobiłam, a że to jest seria, w której staram się te restauracje zrobić troszeczkę inne, ciekawsze, to postanowiłam w końcu zrobić to, co głównie oglądałam, szukałam inspiracji, a jeszcze nie zrobiłam. I tak powstał wagon. Nie bez problemów, ponieważ ten dźwięk nagrywam trzeci raz. Filmik też nagrywam chyba za trzy razy, bo za pierwszym razem za długo mi to zajęło, strasznie się myliłam, gubiłam. Za drugim razem pięknie wszystko zrobiłam w miarę szybko. Tłumacząco trochę, jak, jak to zrobić, faktycznie, żebyście mogli zobaczyć na tym speedzie, jak skonstruować taki wagon ale oczywiście kolejny raz zdarzyło mi się to, co już kiedyś mi się zdarzało. Konkretnie błąd tych siedzisk takich z, z Jedzme na mieście, gdzie nagle znika stół, to wszystko się gdzieś tam gubi i zablokowało mi Simsy tak, że nie mogłam z nich wyjść, nie mogłam nic zrobić. Musiałam je oczywiście wyłączyć, a przez nagranie nie zapisałam sobie tego. Ostateczna wersja też, jak już widzieliście na pewno po miniaturce odrobinkę różni się od tego, co wam zbuduję, bo próbowałam budować troszeczkę bardziej kolorową wersję, ale ale nic mi, wszystko mi się gryzło, nic mi do siebie tam nie pasowało do końca, także można ją zrobić w czarnej wersji, za pierwszym razem ją zresztą zrobiłam w czarnej wersji, można ją zrobić w kolorowej. Mój główny problem to były dachy później, więc zdecydowałam się na taką evergreenowską szarość, brudną szarość. Same te wagony najbardziej pasują tak naprawdę do tego podstawowego, trochę brudnego wystroju Evergreen. Przede wszystkim dlatego, że ono ma trochę więcej życia. Jak już przejdziemy do tego etapu, gdzie ono jest czyste, to jakoś tak bardzo pusta jest ta część, której buduję tutaj. Są tu dwa wagony. Jeden z wagonów jest typowo restauracyjny, drugi jest typowo taki dla obsługi. Albo można w sumie powiedzieć, że jeden to jest bar, drugi to jest restauracja, bar lub kuchnia, nawet. Pierwszym, tym takim przednim powiedzmy, mamy toaletę dla pracowników, bardziej taką, oczywiście, kuchnię otwartą z barem, z kim bardziej siedziskami przy barze. I parę miejsc, natomiast w kolejnym, w drugim jest już tak typowo restauracyjnie jest łazienka dla gości i jest masa stoliczków, znaczy masa trzy. Ale razem użyłam właśnie tych takich fajnych kanap, także trochę ludzi tu się pomieści. Zresztą to też są wagony, nie uważam, żeby potrzeba było aż tak dużo tutaj miejsc, bo jednak jest ograniczona przestrzeń. Dodatkowo, między tą częścią z wagonami, które są restauracyjne, a takimi dwoma wagonami, które powiedzmy zostały odstawione tutaj i odcięte od dalszego, żeby Niszczały, mamy peron, a tak naprawdę po prostu kawałek kładki z siedziskami. Działka jest dość mała, więc jeszcze nie dowalałam tutaj dodatkowo jakiegoś takiego super ekstra peronu, nie wiadomo czego. W szczególności, że jest to nieczynna linia, która została tutaj, została przerobiona w jakimś tam momencie na typowo restaurację. Taki jest zamysł przynajmniej. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Mi sam pomysł po prostu jak wpadł, jak się gdzieś tam zmusiłam mentalnie, żeby w końcu go zrobić. Wpadło mi kilka dobrych pomysłów, żeby to fajnie wyglądało razem i faktycznie wyglądało jak wagon. To cieszę się, Maga, że udało mi się w końcu skonstruować ten pomysł, który gdzieś tam we mnie siedział od dłuższego czasu. Jest w Evergreen, aczkolwiek bardzo dużo rzeczy użyłam z licealnych lat, bo trochę tych takich retro-rzeczy pasuje. Jedzenie jest tutaj takie półeleganckie. Nie ma tutaj jakiegoś takiego. Czegoś w stylu, nie wiem, pizzy czy plasterków ogórka, ale nie są to też nie wiadomo jakie potrawy. W szczególności, że jest tak stosunkowo delikatnie zaniedbany. Przynajmniej po dachu bardziej, bo w sumie reszta to mi się udało zrobić tak dość czysto. W każdym razie mam nadzieję, że Wam się spodoba i ja się mega cieszę, że udało mi się to skończyć, pomimo przeciwności i dostarczyć Wam kolejną ciekawą interpretację restauracji. Ilość odcinków z restauracji niestety została zmniejszona przeze mnie, ze względu na to, żebyście też się nie przesycili tym wszystkim. Pojawi się ich jeszcze. Jeszcze kilka, a jak będę miała faktycznie jakąś tam większą wanę. To resztę pomysłów też dla Was zorganizuję i pokażę. Tak więc jeszcze kilka odcinków będzie, nie wiem do końca jeszcze ile, ale kilka jeszcze Wam zrobię. Mam wrażenie, że restauracji jednak na tym kanale zrobiłam dużo, a ten rok jest też taki, że wszystko się gdzieś tam zmienia, wszystkie moje pomysły gdzieś jednak musiały ewoluować bardzo często w tym roku. Dlatego też pierwszy raz Simsmas jest rozciągnięty w ogóle na cały grudzień, a nie tylko na te 24 dni. Nie chciałam Wam też materiałów wyrzucać tak bez Myśnie, aby tylko były codziennie. Dużo też pomogła ta seria, która jest z shortów, które Wam się mega podobają, i dzięki temu, tak naprawdę, dzięki Wam, że chcecie oglądać i że subskrybujecie, do czego zachęcam. Jest nas już ponad 10 tysięcy. Zastanawiam się, czy przez tą właśnie ilość czasu, przez ten okres do końca tego roku się uda, a tu byłam w szoku i się naprawdę udało. Także dziękuję Wam jeszcze raz, dziękuję, że oglądacie. Mam nadzieję, że dalej będziecie oglądać, że nadal będzie Was to wszystko ciekawić. Cieszę się, że mogę Wam właśnie pokazywać jakieś moje pomysły, ale też i jakieś moje poradniki, bo jednak siedzę w tym budowaniu głównie i jest to coś, na czym w jakimś stopniu się uważam, znam. A przynajmniej znam się na tyle, że mogę coś Wam przekazać i może Wam się przyda. Ale nie przedłużając, jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Jeśli lubicie tego typu content, zapraszam do subskrypcji kanału. Robi się nostalgicznie, bo jest koniec roku, kolejnego. Czy Wam też tak szybko przyleciał? Dajcie znać w komentarzu i tam się widzimy. Jak Wam się podoba? Może jeszcze też co byście chcieli zobaczyć, czego jeszcze nie zrobiłam. Lubię pomysły z komentarzy, bardzo często je wykorzystuję, jak wiecie. Pamiętajcie, że na końcu odcinka zawsze jest krótki, montażek z tego, jak wygląda ostatecznie cały projekt, a ja dziękuję Wam za uwagę. Widzimy się w komentarzach. Słyszymy w następnym i pa!